Alex Bajan, Washington DC. We are driving from the Health Club Tennis Center, Regency McLean, to another destination. I don't know if I'm going to Cafe Milano tonight or maybe Trump International Hotel or someplace else, huh? I don't know yet. Let's see. I don't know how to turn off this ring now. Yes, I know what to do now. Okay, just one second. Yeah. Oh. Great music. See, this McLean is the richest part of Fairfax County. Average per capita is $295,000. Beautiful business centers. Above we have a subway, a metro, and then becomes over the, you know, and you see, in 1/2 mile, you have to go right. To the right. Yeah. Alex Bajan z Waszyngtonu, Washington DC, Sabbath, wonderful skyline of the business centers everywhere, Capital One Bank, Lockheed Martin headquarters, FDIC, Pentagon Federal Credit Union, my bank, Lockheed Martin, you know, all of them, Siemens, Round Corporation. I used to work on the building on the left, for the Voistel of Northern Virginia, long time ago, yes. Let me close the window. Pozdrawiam wszystkich rodaków Nierowów z Kraśnika, czyli jaka jest sytuacja w tej chwili. Trump wygrał w sądzie w Georgii. I w tej chwili Trump niby, wiesz, ma przed sobą nie tylko media, nie tylko demokratów, ale ma przeciwko część tak zwanych tych neocons, partii republikańskiej, tej właśnie ci, co prowojenni są. Ale doszło do tak wysokiego fałszowania głosów, że jakby Stalin wstał, to by powiedział, no, Ameryka, wy gierojcy, jak żeście Trumpa załatwili. No, żebym się nie pomylił, bo tu zjazdy, wyjazdy, ale widzicie, bardzo ładne drogi są zadbane i korzystnie wszystko, no. Czyli tak, w Georgii, potem jest, mamy Michigan, sfałszowane wybory, nawet w stanie Virginia, Arizona, Nevada, Wisconsin i oczywiście Pennsylvania. Co zrobili? Używali zmiany danych na serwerach, ponieważ były algorytmy, które zamieniały jeden głos na 1,3 głosa dla Bidena i Trumpowi z jednego głosa zabierały 30%. Czyli jeden głos to by nie był jeden głos, tylko był tylko procenta w to albo w tamtą stronę. Poza tym doszło do tego, że z innych stanów przywozili po 150 tysięcy głosów ciężarówkami. Jak przyjechał jeden tirowiec z Nowego Jorku do Pensylwanii i on akurat okazał się patriotą i podał informację na ten temat, że były nielegalne rzeczy, że coś kazali mu czekać, wieść głosy z Nowego Jorku do Pensylwanii. To były wszystko głosy sfałszowane. Cześć, sobie przewinę muzyczkę do następnej pioseneczki korzystnej. O! Tak, potem druga sytuacja była,
że jakiś ten, co wiózł głosy, pocztowiec, poczta amerykańska, jak przyjeżdżał w lesie, to wyrzucił skrzynki z głosami normalnie na śmiecie. Ale ktoś to odnalazł, to, czy ktoś to sfilmował, coś takiego, bo wydawało mi się dziwne, że droga jakaś tam leśna i tutaj Poczta Polska ją wynosi, te skrzynki do lasu. No to fałszerstwa, no po prostu na niespotykane staną. Ta muzyczka z lat 80. Tylko drzemie. A to mówię, no co innego ty umiesz? Tylko drzemiesz, całe życie drzemiesz. On w ogóle nie pracował nigdy, ale gołębie ma, w karty grał, dobry mąż, dobry ojciec, dzieci wykształcił, no też, wiesz, no. A, to mam pomysł, że on powiedział, że jest był pomoc domowa dla żony i że w domu pracował i mu też się emerytura należy. O. They have expensive cars like this and, no. And have a camera in the back. Kurwa, drogi samochód nie umie jeździć.